Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik, dzisiaj wiadomości City, no i na początku może zacznę od nocnej mapy, która wedle trailera zbliża się do nas wielkimi krokami, ponieważ dostaliśmy właśnie nową reklamę tej rozgrywki w tamtym tygodniu, no i zapewne wielu z Was po pooglądaniu tego już po prostu nie może się na nią doczekać. No ale powiem jedno, że wedle informacji jakie są w tym momencie dostępne. na Sieci, wszystko niestety wskazuje, że jednak troszkę czasu upłynie do premiery. Zapewne z wielu z Was się w tym momencie teraz, teraz zdziwiło, no i zastanawia się, jak to, jak to jest możliwe, dlaczego, co się tak naprawdę stało, przecież Dais nam obiecała, miało być w lecie, teraz już jest prawie wrzesień, a ja na dodatek jeszcze twierdzę, że wszystko to może się przedłużyć. No niestety tak, mimo, że tak jak już wcześniej wspominałem, Trailer nam się ukazał, to jednak wciąż trwają nad tą mapą prace, ponieważ wciąż są z nią niemałe problemy. Ponieważ wielu graczy, w szczególności na PC, uskarża się właśnie na zawieszanie gry i wywalanie do pulpitu. Podobno ma to coś wspólnego właśnie ze sterownikami Nvidia. No i w tym momencie właśnie trwają nad tym prace, żeby do września się z tym wszystkim uporać. No i oczywiście co za tym idzie, żebyśmy otrzymali ten produkt bez żadnych wad. No ale na tym nie koniec, ponieważ to nie jest jedyny problem z jakim sobie właśnie muszą radzić w CTE i ten problem też nie jest mały, ponieważ tekstury podłoża się nie ładują. Całe podłoże jest przeźroczyste. Oczywiście jest na to pewne rozwiązanie, bo zawsze można wyjść z gry i z powrotem dołączyć grając w CTI. Wtedy te tekstury nam się wczytują, no ale jest to tylko rozwiązanie tak zwane doraźne, ponieważ wraz z zaczęciem się nowego właśnie meczu problem znowu się pojawia. Także nad tym także trwają prace. No i są też duże problemy, właśnie z dźwiękiem, który niestety zanika. Nie ma odgłosów otoczenia, nie ma odgłosów naszej broni przejeżdżających pojazdów, odgłosów kroków nieprzyjaciela. Problem wydawałoby się nie tak bardzo duży, no ale sami pamiętamy początki Battlefield 4 jak uciążliwy może być, a tym bardziej myślę że będzie dawał się nam we znaki na nocnej mapie gdzie dźwięk będzie naprawdę odgrywał wielką rolę Oprócz tego dużym wyzwaniem jest też spotowanie przeciwnika, na które DICE niestety wciąż nie ma rozwiązania, a które myślę, że będzie miało niesamowity właśnie wpływ na naszą rozgrywkę. No i mimo usilnych takich próśb graczy o usunięcie właśnie tej funkcji z tej mapy, DICE no niestety obstaje przy swoim i 3D Spotting zostanie tam gdzie jest. No ale myślę, że ta właśnie decyzja sprawi, że ta nocna mapa nie będzie już tak ekscytująca i wiele ludzi po prostu będzie spamowało przyciskiem do zaznaczania wroga, nie używając w ogóle przyrządów optycznych do operacji nocnych, czyli podczerwieni czy noktowizorów. Problemem także są też kamuflaże naszej postaci, a dokładnie frakcji amerykańskiej, której pewne elementy mimo ciemności wciąż są jasne i odróżniają nas od otoczenia, jest to helm i kawałek naszych ramion. Nie wiem, czy zostanie to w jakiś sposób naprawione, dodając nam jakiś kamuflaż do wyboru, żeby on był czarny, czy po prostu zostanie to... Tam, gdzie jest i zostawione samemu sobie. No i zapewne wielu z Was po wysłuchaniu całej tej litanii problemów zastanawia się, czy po prostu dostaniemy coś na miarę Wojny na Morzu, czyli DLC pełnego bugów, problemów. No ale chcę też Was uspokoić, bo to jest ten materiał, ponieważ DICE powiedziała, że nie wypuści tej letniej łatki, dopóki wszystko nie będzie dopięte na ostatni guzik i nie będzie po prostu. Pewna, że wszystko to, co wymieniłem, zostanie naprawione, czyli Naprawdę, letnia łatka może być już tylko z nazwy. Także przejdziemy teraz do drugiego tematu. W mapie społecznościowej też mamy pewne zmiany, bo jeśli oglądacie moje materiały, to zapewne wiecie, że tam właśnie prace posuwają się non-stop naprzód. Ostatnio mieliśmy głosowanie nad następnym trybem gier do wyboru, pododawano tam też nowe otoczenia. Pododawano budynki, punkty przejęć zostały lekko przearanżowane, tekstury roślinności Podłoża zostały pododawane, no i na tym nie koniec. Nie tylko to zostało właśnie dodane do CT, zostało także dodane nowe uzbrojenie do testowania na mapie społecznościowej. Niestety, ja sam osobiście nie miałem tych gadżetów okazji wypróbować, czy może raczej powiedzmy nowej amunicji wypróbować, no ale widziałem w akcji i powiem jedno, że użytkownicy i mi łośnicy, łuku, fantom będą po prostu w siódmym niebie, jeśli to wszystko wejdzie, ponieważ dodano dwie nowe strzały do wyboru właśnie do tego łuku. Jedna z nich jest to strzała zapalająca, jednak nie jest to taka strzała, którą będziemy w stanie zabić przeciwnika na jeden strzał, ponieważ ona działa bardziej na zasadzie granatów zapalających, czy mało, mołotowa z hardline, no i dzięki której będziemy mogli podpalać otoczenie lub po prostu przeciwników, którzy przebywają w pobliżu tego wybuchu. Druga jest to strzała z trucizną. No i zapewne z Was, wielu z Was zastanawia się jak ona działa, ponieważ myślę, że z rozkminieniem zapalającej zapewne problemów nie było. Tutaj ona ma troszkę inne działanie. Ona nie działa nam bezpośrednio na przeciwnika, jeśli go trafimy, Czyli nie zatruwa nam go, jakby to miało miejsce na przykład w innych grach, gdzie po trafieniu stopniowo HP naszego przeciwnika nam spada aż do jego śmierci, ale działa ona na zasadzie granatu gazowego, jaki mamy dostępny właśnie w hardline, czyli ma działanie tylko w tym miejscu, w którym tą strzałą trafiliśmy, chociaż myślę, że mogliby takie właśnie zastosowanie, jak wcześniej wymieniłem, tej strzały zrobić, że po trafieniu nasze HP, spada, nasz wzrok staje się rozmyty, no i jeśli nikt nas nie uleczy, nikt nam nie rzuci apteczki, to po prostu nie ma odwrotu, no i giniemy. Także nie wiem, czy wszystko to Wam dobrze wytłumaczyłem, ponieważ jak powiedziałem, nie miałem okazji pograć tymi gadżetami i opieram się tutaj tylko wyłącznie o materiały, jakie są dostępne na tubie, no ale mam nadzieję, że po poglądaniu mojego materiału jakieś przynajmniej poglądowe pojęcie o tym wszystkim będziecie mieli. Będziecie mieli. Oczywiście te strzały są w tym momencie testowane. One nie mają jeszcze tekstur, obrażenia i sposób ich zadawania. Oczywiście mogą się jeszcze zmienić, ale myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna rzecz dla wszystkich, którzy męczyli się właśnie z odblokowaniem łuku Phantom. No i mam też informację dla tych wszystkich, którzy po prostu mogą się martwić, że te dodatki będą OPI, żeby po prostu się nie martwili, ponieważ, żeby używać. Tych strzał musimy wybrać łuk jako naszą broń podstawową, naszą broń główną, z jednym tylko typem strzały, który możemy zmienić tylko po naszym zgonie. Także to by było na tyle w moim materiale. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o polubieniach, piszcie swoje opinie w komentarzach. i Ja dziękuję oczywiście za czas spędzony ze mną no i do zobaczenia w następnym materiale.